wychowany byłem trochę mnie, jak ja to określiłem swego czasu, między gotyką a renesansem, bo na co dzień po prostu wśród tej architektury się biegało, chodziło, potem do szkoły, potem okupacja, potem już jest po wojnie. No i zaczynaliśmy się skupiać w gimnazjum. I grupa nasza taka się tam utworzyła w harcerstwie, bo organizowaliśmy po prostu harcerstwo od początku. Klub sportowy i tak dalej. No zaczęło się od przyjęcia mnie do Turwidówki w Bydgoszczy i tu w 47 zacząłem, a skończyłem w 51 maturę. Potem jeszcze pracowałem w IKAP-ie i na jesień przeniosłem się do Torunia na Wydział Sztuk Pięknych. Zaczynałem od konserwacji zabytków architektury i rzeźby, poprzez grafikę, witrażownictwo, architekturę wnętrz i temu podobne kompozycje brył i płaszczyzn. I tak to się zaczęło. No, po studiach zacząłem pracę w Empiku. To wtedy był taki ekskluzywny klubik. No, i przy okazji zlecano mi pracę w OZ-kinie, to wtedy Okręgowy Zarząd Kin. Projektowałem kina, w gastronomii, w różnego rodzaju wnętrza. No i często robiłem również ekspozycje wystawowe. Tak jak na przykład tam 30-lecie województwa, które było w Pałacu w Warszawie, w ośrodkach kultury polskiej to były takie kulturalno-przemysłowe wystawy. No w Lipsku, było w Schwerinie, w Pradze, w Bratysławie, w Russe w Bułgarii. Stanisław Lejkowski otrzymywał nagrody i wyróżnienia, między innymi medal pamiątkowy za szczególne zasługi dla rozwoju bydgoskiego, medal pamiątkowy chorągwi bydgoskiej ZHP za wkład pracy w kampanii Mikołaj Kopernik, złotą odznakę pierwszego stopnia Rady Narodowej Bydgoszczy za prace plastyczne na rzecz miasta, medal pamiątkowy za całokształt działalności na polu upowszechniania kultury i zasługi dla rozwoju miasta Chełmna z okazji 730-lecia nadania Chełmnu praw miejskich. Medal pamiątkowy z okazji 700-lecia nadania praw miejskich wielokrotnie otrzymywał odznakę honorową za całokształt działalności na polu upowszechniania kultury plastycznej i rozwoju miasta Bydgoszcz. Stanisław Lejkowski ma także w dorobku artystycznym wiele innych ważnych realizacji. Zajmuje się projektowaniem i realizacją wnętrz obiektów użyteczności publicznej, takich jak teatry, kina, domy kultury, restauracje, kawiarnie, wnętrza biurowe. Każde wnętrze projektowane jest zawsze odpowiednio do potrzeb konkretnego obiektu, funkcji, jaką dany obiekt ma pełnić. Projekty nawiązują do stylów dawnych epok, ale zakładają wykorzystywanie aktualnych technik wykonania. Artysta tworzy wnętrza dla człowieka, dba o jego potrzeby, stwarza odpowiedni klimat plastyczny. Pomaga mu w tym znajomość struktur i konstrukcji architektonicznych, ale także tajniki różnych branż budowlanych, między innymi obróbki drewna oraz innych materiałów służących do wyposażania wnętrz. Wiele rzeczy, na przykład taką organizację, prawda, oprawy, jak to swego czasu było telewizyjny Bank Miast, to w Tucholi robiłem. No i w paru innych takich ośrodkach. Przypuśćmy 600-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, a że filia była w Chełmnie jako akademia tego uniwersytetu, no to oczywiście na 600-lecie odbyła się również i tam ekspozycja znacząca na temat
UJ-u jako całości i specyfika Akademii Chełmińskiej, prawda? No, no a poza tym przy targach prace określające całokształt tych kompozycji targowych, a niezależnie od tego niektóre stoiska, specjalnie stoiska takie indywidualne danych firm znaczących, jak w elektronice, prawda, czy w bankach i innego rodzaju rzeczy. No, jak zaczynamy podchodzić do tematu, dla przykładu jakieś indywidualne stoisko na targach, no to musimy znać jego wielkość w przestrzeni tej zachowanej, jaka jest tak zwana wolna przestrzeń przed danym stoiskiem i to sobie uchwycić po prostu w gabaryt wielkości tego. Musimy znać również, czy to jest parterowe, czy piętrowe, czy jakimś innym tam zadaszeniem. Jeżeli mamy teraz tu już wymiary wszystkiego, tworzymy po prostu taką kompozycję przestrzenną, żeby się zorientować, na ile nam to wchodzi, jak to jest widziane ze strony człowieka, bo zawsze trzeba by brać, uzmysłowić sobie, czy to z wysokości oka jest właściwe, prawda? O. No. I tu wtedy możemy określić, czy to jest słuszne. Ale żeby już być pewien i przekazać klientowi tę wartość, o którą chodzi, prawda? No to trzeba do tego zrobić już rysunek techniczny dla wykonawcy, ale ażeby zatwierdził go oczywiście zleceniodawca, to tworzymy wtedy makietę. No, trzeba będzie wziąć do ręki jakąś tekturkę czy coś, po prostu po wyliczeniu odpowiednich wielkości. Budujemy makietę. Oczywiście wszystko powinno być w skali, żeby nie było jakichkolwiek nieporozumień. No i to jest taka pierwsza makieta, którą się przygotowuje, aby samemu widzieć, prawda? Z tym, że należałoby to sobie postawić gdzieś na jakimś takim elemencie. O! I wtedy patrzeć z danej wysokości, jak z wysokości oka człowieka. No jeżeli są większe przestrzenie, to trzeba robić, czy większe elementy do zrealizowania, to trzeba przestrzenie znaleźć inne, prawda? Czy tam malowanie dla przykładu niektórych plansz takich kierunkowych, czy innych, czy jakąś reklamę, która jest tam tu w skali 1 do 10, a w rzeczywistości, prawda, ma po parę metrów, czy parę 10 metrów, prawda? Dzieła Lejkowskiego to między innymi Teatr w Inowrocławiu, Michał i Baśka, restauracja i kawiarnia na Błoniu w Bydgoszczy, bar, kawiarnia, kameralna Orbis w Ciechocinku. Artysta ceni sobie szczególnie wykonanie pomieszczenia dla członków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz pomieszczeń biurowych w wieżowcu Urzędu Wojewódzkiego Bydgoszczy. Projektował salony firmowe, na przykład Moda Polska, Muzyczny, Autocentrum, Foton i wiele innych. Stara się znaleźć zgodność między funkcją użytkową a estetyczną poszczególnych wnętrz czy całych obiektów, a efektownym wyrazem artystycznym.
na bazie tych elementów oglądanych i innych człowiek wtedy był w jakiś sposób dowartościowany. Inaczej wtedy spogląda się na to, co się samemu robi. Często inspiracja tych oglądanych rzeczy bezpośrednio, albo czasami takich, że na które się nie zwraca uwagi normalnie, a czasami wpada człowiekowi do łba. No i wtedy bywa, że to inspiruje. No, to są plakaty bydgoskie z okazji Dni Bydgoszczy. To jest 1979 rok. To jest na przykład też na Dni Bydgoskiej Kultury. To są plakaty dla Gazety Pomorskiej. Był taki, i chyba jeszcze trwa, międzynarodowy turniej bokserski. To był 8, no dziś chyba już jest 15. O. Był miting pływacki też do tego, 4 międzynarodowy, o Puchar Prezydenta Bydgoszczy. No to są lata 77. Właściwie tak jeszcze ostatni rok obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Są tu herby województwa z pieczęcią. No, ja jestem już trochę konserwatysta. Siedzi we mnie ten klasyk, prawda? I trudno czego się wydobyć. Próbowałem jakoś tak być młodym, gniewnym, ale nie zawsze to się udawało, bo nie szło to po prostu równolegle z psychiką i z charakterem. Natomiast to, co się teraz dzieje, te tendencje, no nie wiem, dla mnie jest to trochę niepokojące, tylko że twierdzę zawsze, że tak jak w zbożu, ziarno zostanie, plewy odpadną i czas okaże, co zostało wartością z tych wszystkich współczesnych działań, tych trendów tu i teraz. A tu jest już drobna grafika, na przykład zaproszenia na poszczególne imprezy w Pradze. To jest kultura, muzyka, Kopernik i przemysł. A to są propozycje takich hotelowych winiet na walizki. Ratuszowy, centralny, śródmiejski, dworcowy. A tutaj jest bydgoski Orbis, Ciechocinek i Brda. To są winiety z Dni Borów Tucholskich, prawda? I taki motyw przebiegał. No, tu na przykład wojewódzki przemysł mięsny. To jest ten jeszcze do dziś biegający urządzenia dla rzeźni. Chyba to był mechanik, czy taka firma. No a to są projekty mozaik, które znajdują się w Teatrze Wino-Wrocławiu. Tak? Dalej druga część. No tutaj również jest jedna z mozaik, taka 14-metrowej wielkości, składająca się w górę postaci, co prawda gdzieś w wysokości 2,5 do 3 metrów. To, co wymaga szczególnego podkreślenia, to komplementarność w podejściu do rozwiązywania zadania plastycznego. O jego pracach pisano. Stara się w swoich realizacjach, obok żądania funkcji, spełniać walory kompozycyjne przestrzeni, wykorzystując wrażenia wizualne. W jego poczynaniach zajmuje dużo miejsca kreacja poprzez geometrię, tak, aby struktura formy składowej pozwalała na kombinatorykę wariantów, na tworzenie nowych całości z już gotowych elementów.
zadania użytkowe zbiegają się u Lejkowskiego z poszukiwaniem oryginalnych rozwiązań estetycznych. Ja przy jednej, jak gdyby dziedzinie twórczości bym zgnuśniał, a to się jednak objawiało tym, że mój charakter był taki, ja musiałem robić wszystko inaczej, wiele próby robienia wielkich rzeczy typu ekspozycji plastycznych, jak czy piramida, prawda, czy klonowanie, ta apokalipsa inaczej, prawda, czy ta studnia, no, zajmowałem się lustrem. I lustro było moim takim, po takim przestudiowaniu feng shui, stwierdziłem, że to jest bardzo ciekawy element tworzący pewne działania na zewnątrz, znaczące, inne. O. Efektowne piramidy, apokalipsy inaczej. Okazało się, że największą sympatią goście galerii obdarzyli dzieło Stanisława Lejkowskiego Piramida. Tak pisano w Gazecie Pomorskiej. Być może dlatego, że do dzieła można wejść i podziwiać umieszczone w środku tunele z okrągłych luster. Wiadomo zresztą, że żadna praca Stanisława Lejkowskiego bez lustra po prostu nie może się obejść. Nawet sam artysta śmieje się, że taka to jego wizytówka. No to właśnie na Biennale te elementy przestrzenne były przyczynkiem do tych działań, ale one kształtowały się zawsze w tej sztuce użytkowej, bo wykonując pewne rzeczy z góry określone, mają pewien charakter i jak gdyby gabaryt, którego przekroczyć nie można ze względu na technologię, na okres, na miejsce, na funkcję daną. A twórczości tego rodzaju elementów przestrzennych dawały taką swobodę działania. Wypowiadania się na ten temat, no w pewnym sensie może to nazwać górnolotnie filozoficznie, prawda? Od 1957 roku jest członkiem zwyczajnym Związku Polskich Artystów Plastyków. W zarządzie bydgoskiego okręgu ZPAP pełnił funkcję przewodniczącego sekcji architektów wnętrz. Był także członkiem zarządu głównego Związku Polskich Artystów Plastyków i prezesem okręgu bydgoskiego ZPAP. Praca to przede wszystkim musiała być przygodą. Jeżeli nie była przygodą, a męczarnią, to ona już przestawała być po prostu przyjemna i już coś nie grało. Zawsze kiedy jest przygoda, to wtedy coś się dzieje. Wtedy można i wymyślać inne takie czy historie. No ale oczywiście trud jest trud, prawda? Trzeba się skupić, oddać na czas, nie okłamywać klienta, bo już więcej do ciebie nie przyjdzie. No i musi to budzić zaufanie, prawda? Że jest to solidnie wykonane, oczywiście na miarę możliwości moje. No, każdy wymyśla inaczej, każdy robi to inaczej. No i to właśnie świadczy o tych indywidualnościach, prawda, które wśród kolegów mamy.